Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na film o bardzo ważnym pierwiastku i jestem przekonana, że nawet jeśli chemia nie była Twoją mocną stroną w szkole, to ten film będzie dla Ciebie użyteczny. Mowa o magnezie. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego jest on tak ważny i dlaczego nieraz nie czujemy, że mamy jego niedobory. Dlaczego jest szczególnie to ważne przy dietach niskowęglowodanowych czy będąc na keto i jakie formy magnezu, jeżeli już decydujemy się na suplementację, warto stosować, a jakie to będzie wyrzucenie pieniędzy w błoto. Zapraszam na odcinek. Nieraz dostaję pytania od osób, które przeszły na keto i pytają, dlaczego się źle czuję, coś u mnie nie działa, keto nie działa. Jestem przekonana, że część tych problemów, które się biorą się właśnie między innymi z niedoborów magnezu. Na keto, jeżeli przechodzimy szczególnie na początku ketoadaptację, to pozbywamy się zapasów glikogenu z naszych mięśni, z naszej wątroby, a pozbywając się glikogenu, pozbywamy się też wody z organizmu, dlatego te kilka kilogramów na minusie zazwyczaj obserwują osoby rozpoczynające swoją ketoprzygodę i tym samym razem z tą wodą pozbywamy się elektrolitów, czyli między innymi magnezu. Dlatego na keto dużo łatwiej o niedobory magnezu, bo po pierwsze właśnie go tracimy razem z wodą, a po drugie wiele osób znacząco ogranicza spożycie warzyw, które są głównym źródłem magnezu w diecie. I jeżeli mamy te niedobory, to może to powodować wiele różnych konsekwencji. Na początek porozmawiamy sobie o najważniejszych aspektach, w których magnez może nam pomóc, bo jest on obecny aż w ponad 300 reakcjach w naszym organizmie, reakcjach głównie enzymatycznych. Ma ogromny wpływ na nasz układ nerwowy, ma wpływ na przyswajanie pewnych składników, takich jak witamina D, która, mam nadzieję, że wiecie, jest mega ważna, ale także transport chociażby sodu czy potasu. To, co jest mega istotne i co możemy odczuć, to taki spadek energii. Jeżeli jest ten spadek energii, to przyczyną mogą być niedobory magnezu, ponieważ bierze on udział w produkcji oraz w użyciu ATP, czyli głównych takich bateryjek energetycznych dla naszych mitochondriów, dla naszych komórek. Także tutaj ten magnez właśnie pod kątem energetycznym jest mega, mega ważny. Tak samo właśnie przy aktywności, przy treningu, przy regeneracji, ale też w ogóle w takim po prostu życiu codziennym, zarówno jako energia dla naszego mózgu, jak i dla naszego ciała. I to, co jest w ogóle takim numerem chyba jeden, to magnez uczestniczy w reakcjach syntezy i naprawy naszego DNA, czyli naszego kodu genetycznego. Jeżeli chcesz żyć długo, jeżeli chcesz żyć w zdrowiu, to Twój materiał genetyczny musi sprawnie funkcjonować. Jeżeli masz niedobory magnezu, to niestety przeciwdziałasz długowieczności. Czyli niewiele osób przechodzi na keto, właśnie chce osiągać te korzyści z długowieczności, zdrowia, sprawności, a z drugiej strony nie zadba o to, aby mieć odpowiednią podaż magnezu i tym samym jakby robi dwie sprzeczne rzeczy. Dlatego to jest mega, mega ważne. A zobaczcie, że nie zawsze poczujemy ten niedobór od razu, bo po pierwsze, możemy go zbadać w krwi, ale jakby nie zawsze poziom odpowiedni magnezu w krwi świadczy o tym, że w naszych komórkach, w naszych mitochondriach jest jego odpowiednia ilość. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli nie zbadasz tego poziomu, a masz niedobory, to nie zawsze to odczujesz, bo owszem, uczucie takiej kurczliwości mięśni, czyli jeżeli mamy skurcze na przykład nóg, łydek, jest to jeden z objawów niedoboru magnezu, czy na przykład jeżeli drżą nam powieki, to tak, to już na pewno mamy te niedobory. Ale nie odczujesz na co dzień tego, że na przykład Twoje DNA nie potrafi się, nie syntetyzuje się tak efektywnie jak może. Czyli nie zawsze czujemy to, że rzeczywiście powinniśmy zwiększyć podaż tego naszego magnezu w diecie. No dobra, a dla kogo jeszcze ważny jest magnez? Magnez jest bardzo fajnym suplementem dla kobiet, ponieważ pomaga w takim okresie okołomiesiączkowym w zwalczaniu po prostu PMS-u i możemy się lepiej czuć dzięki suplementacji magnezu. Ale również badania pokazują, że z niedoborami magnezu wiąże się dużo większe ryzyko Alzheimera, cukrzycy czy chorób serca. Więc jeżeli wiesz, że jesteś w grupie ryzyka, na przykład genetycznie, rodzinnie, to tym bardziej należy zwiększyć
podaż magnezu, czy to w diecie, czy poprzez suplementację. Kolejna sprawa to insulina. Magnez jest istotny w metabolizmie insuliny, więc przy insulinooporności też on się bardzo fajnie sprawdzi. I u niektórych osób pomaga on też radzić sobie z migrenami. Kolejna rzecz, i tutaj też są badania na przykład na sportowcach, triatlonistach, ich wyniki były lepsze, jeżeli suplementowali regularnie magnez, bo właśnie wiąże się to z tą produkcją energii, o której już mówiliśmy. No i jeżeli mamy jakiś taki czas wzmożonego stresu, kiedy dużo się dzieje, to magnez też pomaga nam w tych procesach, więc warto go nawet od czasu do czasu w takich okresach trudniejszych, bardziej dla nas intensywnych, po prostu suplementować. Ale zanim przejdziemy do suplementacji, to zawsze na początku warto powiedzieć, jak możemy czerpać magnez z produktów spożywczych, z naszej diety, bo uważam, że wciąż to jest podstawą. I tu znowu dla osób na dietach niskowęglowodanowych jest właśnie pewien problem, ponieważ najwięcej chyba magnezu jest w otrębach pszennych, no których zazwyczaj na low carb nie jemy. Natomiast to nie jest jedyne źródło magnezu, ale chcę Wam pokazać, że rzeczywiście może być to kolejny powód tego, że po prostu mamy te niedobory, bo sobie eliminujemy na przykład ten składnik. Ale warzywa. Warzywa są fantastycznym źródłem magnezu, szczególnie warzywa zielone, dlatego że magnez jest bardzo istotny dla tego zielonego barwnika chlorofilu, ponieważ właśnie bierze udział w fotosyntezie. Znowu energia, magnez, energia. Dlatego też wszystkie zielone rośliny liściaste tego magnezu będą fantastycznym źródłem. Tutaj szczególnie możemy na przykład powiedzieć o szpinaku, który ma magnezu naprawdę stosunkowo dużo. I teraz, jeżeli rezygnujesz z jedzenia sałaty, to popełniasz bardzo duży błąd, bo tam znajdziemy tego magnezu naprawdę sporo. A jeżeli zmniejszysz ilość warzyw, szczególnie warzyw zielonych na keto, to też popełniasz błąd, bo naprawdę węglowodanów netto te warzywa zielone mają mało i warto je spożywać. Inne źródła magnezu to na przykład nasiona słonecznika. Jeżeli chodzi o ryby, to makrela ma bardzo dużo magnezu. Orzechy też mają magnez, szczególnie nerkowce, czy migdały? Tak, migdały. Jeszcze jednym ze źródeł magnezu, o którym nieraz zapominamy i ja właśnie zapomniałam Wam o nim powiedzieć i teraz dogrywam ten temat, jest woda. Jeżeli pijemy wodę butelkowaną, to ona zazwyczaj jest bogata w magnez. Można w ogóle sobie kupić taką wodę wysokomagnezową i jest to dość dobre uzupełnienie magnezu w naszej diecie. A druga strona medalu jest taka, że jeżeli nie pijemy wody z butelki, bo na przykład chcemy uniknąć kupowania plastiku albo ewentualnego bisfenolu A, co ja robię i piję wodę taką oczyszczoną z filtra z odwróconą osmozą, no to ma to swoje plusy w postaci czystej wody, wyczyszczonej, ale też wyczyszczonej niestety z elektrolitów i z magnezu, więc tutaj dodatkowo trzeba zwrócić po prostu uwagę na jego suplementację. Magnez znajdziemy też w siemieniu lnianym czy kakao. To są też takie produkty, które nieraz na dietach niskowęglowodanowych się nam pojawiają. Ile tego magnezu powinniśmy jeść? Według RDA, czyli zalecenia dziennego spożycia, mężczyźni powinni spożywać od 400 do 420 mg, a kobiety 300 do 320 mg. RDA to jest taka wartość, moim zdaniem, zaniżona i nieraz tego magnezu potrzebujemy więcej. Podczas ketoadaptacji niektóre źródła podają, że wręcz z samej suplementacji warto spożywać od 300 do 500 mg tego magnezu, ale oczywiście trzeba to indywidualnie dopasować. Ta pula magnezu może być pozyskana zarówno ze źródeł z żywności, jak i z suplementacji, no tylko właśnie trzeba sobie popatrzeć na to, co jemy i ustalić tak naprawdę, ile tego magnezu będziemy potrzebować, ale tak jak mówię, to RDA, czyli około 420 mg na dobę dla mężczyzn, 320 dla kobiet, to jest moim zdaniem takie minimum. I teraz, czy możemy to dostarczyć z samej diety? Być może tak. Tutaj dobrym przelicznikiem będzie właśnie ten szpinak. Jedna filiżanka szpinaku
to nawet 150 mg magnezu. Czyli dwoma, trzema filiżankami szpinaku teoretycznie załatwiamy całą sprawę. Tylko po pierwsze, pamiętajmy, że ten szpinak wtedy pasowałoby jeść na surowo, bo nawet do 80% wartości tego magnezu możemy tracić przy obróbce termicznej. No i kolejna sprawa też jest taka, na ile wchłania nam się ten magnez ze szpinaku. Problem, ale to już tak na marginesie, może być też z tym, że nasza gleba, na której są uprawiane chociażby warzywa, które są źródłem magnezu, też jest ten magnez coraz bardziej uboga, więc stąd ogólnie mogą pojawiać się niedobory. Dlatego też polecam Wam suplementację magnezu oprócz oczywiście zdrowej, zbilansowanej diety. I przechodzimy do tego, jakie formy magnezu warto suplementować, a których nie. I w pierwszej kolejności wymienimy suplement, który moim zdaniem to jest naprawdę wyrzucanie pieniędzy w błoto i będzie to tlenek magnezu. On po pierwsze może być mocno zanieczyszczony, słabej jakości, a poza tym bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. A niestety, jak pójdziecie na przykład do sklepu, nawet nie do apteki, a do sklepu, jeżeli chcecie, szukacie magnezu, to najczęściej właśnie go znajdziecie, bo on jest po prostu tani. Natomiast moim zdaniem to już lepiej zjeść po prostu filiżankę szpinaku niż kupować tlenek magnezu. Pozostałe takie dyskusyjne formy magnezu, nie będę ich tu wymieniać wszystkich. Niektórzy na przykład twierdzą pewne badania, że chlorek magnezu jest ok, inne, że jednak jest słabo przyswajalny, ale powiem Wam o tych moim zdaniem najlepszych i też dla kogo poszczególne formy magnezu się przydadzą. I zaczniemy sobie od cytrynianu magnezu, bo on jest najbardziej popularny i rzeczywiście może być dobry do takiego ogólnego uzupełnienia magnezu z jednym ale. Tym ale jest biegunka. U niektórych osób może on właśnie powodować taki efekt przeczyszczający i jeżeli tak się u Ciebie dzieje, no to nie będzie to najlepsza forma magnezu dla Ciebie, chyba że używasz go na przykład przy ketoadaptacji tak celowo, jeżeli masz zaparcia i chcesz sobie troszkę pomóc. To jest to jakaś metoda, ale też nie na długo. Takie wywoływanie, taki efekt przeczyszczający, no, nie jest to najlepsza sprawa. Także tutaj mamy cytrynian, ale rzeczywiście dużo suplementów też jest to cytrynian magnezu. Kolejna forma jabłczan magnezu, która teraz trochę wchodzi ponownie do obiegu. On się dobrze wchłania z przewodu pokarmowego, więc tutaj nie ma tego problemu. Fajnie też może działać na nasze jelita i jest też dość właśnie dobry do takiego ogólnego uzupełnienia magnezu w naszym organizmie. Kolejny rodzaj to glicynian, bądź diglicynian magnezu, wychodzi na to samo. On ma bardzo fajne działanie uspokajające, bo w ogóle glicyna ma takie działanie uspokajające, więc diglicynian magnezu może być na przykład stosowany wieczorem, jeżeli chcemy się tak wyciszyć, uspokoić i może nam to pomóc w zaśnięciu. On ma też wpływ na GABę, być może jesteście zaznajomieni z tematem, jest to taki neuroprzekaźnik właśnie mający taki wyciszający efekt, także tutaj diglicynian magnezu i jest też polecany przy problemach jelitowych, na przykład przy SIBO, tutaj nawet 300 do 500 mg też może przynosić wsparcie dla terapii przy SIBO, czyli przeroście bakterii w jelicie cienkim. O tym jest osobny film, jeżeli nie wiecie, o co chodzi. I w ogóle przy problemach jelitowych. Kolejną formą jest L-treonian. L-treonian jest bardzo dobrą formą, też nie taką tanią, ale bardzo dobrą formą dla osób, które szukają takich funkcji kognitywnych, jeżeli chodzi o działanie magnezu, ponieważ on i tylko ta forma potrafi przekroczyć barierę krew-mózg, czyli rzeczywiście trafia do naszego mózgu i u osób walczących z depresją może on przynieść bardzo dobre rezultaty, ale także u tych, którzy po prostu chcą poprawić swoją sprawność kognitywną, poprawić swoją pamięć, pozytywnie wpłynąć na synapsy w naszym mózgu, to jest jak najbardziej dobra forma. I jeszcze taurynian magnezu. Tutaj zostawiłam go na koniec. On jest bardzo dobry dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ właśnie, znowu było to pokazane w badaniach, pomaga w szybszej regeneracji naszych mięśni, przyspiesza tą regenerację i zapewnia nam właśnie odpowiednią ilość ATP w mięśniach. Także te formy, cytrynian, jeżeli nie powoduje
biegunek, jabłczan tak ogólnie, L-treonian, jeżeli chodzi o barierę krew-mózg i działanie na, właśnie dla naszego mózgu, glicynian, diglicynian pod kątem uspokajającym, wyciszającym, jelitowym i tauryan pod kątem aktywności. To są rzeczy, które możesz rozważyć. Są też takie preparaty, suplementy magnezu łączone, gdzie mamy po trochę każdej formy, więc też jest to dobra opcja do przetestowania. Ja polecam, po pierwsze, starać się pozyskiwać magnez z naszej diety, zarówno keto, jak i nie keto, a po drugie, przetestować różne te formy, zobaczyć, jak na Ciebie konkretnie działają i wybrać to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Moi drodzy, to tyle w temacie magnezu. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę, subskrybowanie kanału, dajcie znać w komentarzach, czy suplementujecie magnez, a może chcecie porozmawiać o jakichś innych elementach diety, które są dla Was istotne albo macie pytania. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam ciepło i zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia. Cześć!